Dzisiaj prorok Daniel mówi o doświadczeniu wstydu. Wstydu spowodowanego nieposłuszeństwem Bogu. Wstydu spowodowanego po prostu grzechem, odstąpieniem od Bożego przymierza. Myślę, że każdy z nas ma takie w swoim życiu doświadczenie wstydu. Wydarzenia, które by chciał, żeby się nie odbyło. Rzeczy, którą zrobił, której by nie chciał. I możemy te rzeczy ukrywać, próbować gdzieś tam retuszować. A może po prostu trzeba stanąć ze swoim wstydem twarzą w twarz i zostawić to, oddając to Bogu w sakramencie pokuty i pojednania. Pozwolić Bogu przebaczyć nam, tak, żebyśmy my też potrafili sami sobie przebaczyć. Dobrego.